Łodu je łodzowimy. Łym jest waszym przyjacielem. By potwierdzić naszą przyjaźń, przyjęte jest, by o tej porze łoku wypuścić z naszego więzienia jednego włóczęgę. Kogo chcielibyście, żebym wypuścił? Wypuść Rogera. Dobrze więc, wypuszczę Wogela. Sir, nie mamy żadnego Rogera. Co? Nie mamy nikogo o tym imieniu. Nie, nie mamy żadnego Wogela. No to wypuśćcie Roderyka. Roderyka, Roderyka. Centurionie, dlaczego oni tak chichoczą? To stary żydowski kawał. Czy oni przypadkiem nie dołowią ze mnie? Ale skąd są? No dobrze, więc wypuszczę Łodełyka. Ale co, nie mamy żadnego Roderyka. Nie ma Łogea, nie ma Łodełyka. No więc, a kim jest ten Łodełyk, o którym mówicie? Czy jest Łymianinem? Jest gwałcicielem i złodziejem kieszonkowym. To brzmi jak notoryczny przestępca. Nie mamy go, sa. A mamy kogoś w ogóle w naszych więzieniach? Oczywiście mamy Samsona, Samsona Dusiciela i Cyrusa, syryjskiego mordercę i kilku zbrodniarzy z Cezarei. Razem 67. Pozwól mi do nich przemówić. To dobry pomysł, Kutasie. Obywatele, mamy Szamszona Dusiciela, Szajrusza Syryjskiego Mordercze i mamy jeszcze kilku zbrodniarzy. Obywatele Jerozolimy, Rzym jest wam przyjazny. Dowodem naszej przyjaźni jest tradycyjny zwyczaj o tej porze roku wypuścić z więzienia jednego przestępcę. Kogo chcecie, bym wypuścił? Wypuść Rogera. Więc dobrze, wypuśćcie Rogera. Nie mamy żadnego Rogera, panie. Co? Nie mamy nikogo o tym nazwisku, panie. Nie mamy Rogera. Może więc Szczepana? Centurionie, dlaczego się naśmiewają? To tylko jakiś żydowski kawał, panie. Czy oni se mnie drwią? Ale skąd, panie? No dobrze, wypuśćcie Szczepana. Żadnego Szczepana też nie mamy. Żadnego Rogera, żadnego Szczepana? Przykro mi, panie. Kim jest ten Roger? Kim jest ten Szczepan, o którym mówicie? Jest Ziemianinem i przestępcą. Także kieszonkowcem. To notoryczny kryminalista. Ale nie mamy go, panie. Czy mamy w ogóle jakiegoś więźnia? Tak, mamy Samsona, panie. Samsona Dusiciela, Synusa, mordercę z Syrii, kilku zabójców z Cezarei, 67... Pozwólcie mi do nich przemówić. Dobry pomysł, Wielgas. Obywatele, mamy Samsona Dusiciela, Synusa, mordercę z Syrii, kilku zabójców z Cezarei. Przepraszam, tu popełniono jakąś pomyłkę. Chwileczkę, ilu już przeszło? Co?
Ilu już przeszło? Co? Musi mam mówić trochę głośniej, bo on jest głuchy. Widzę jak pień. Widzę jak pień. Rozumiem. Ilu już przeszło? Nie ma sposobu. Chyba... aż dwie... E56. Takie bezsensowne marnowanie życia, nie? O nie, zer. Dla tych drani ukrzyżowanie jest jeszcze za dobre. Nie możesz powiedzieć, że jest za dobre, to paskudne. Nie tak paskudne, jak ja to wymyśliłem. Ukrzyżowanie, tak? Czy mógłbym z kimś porozmawiać? Wiem, gdzie kopać, jeśli ty będziesz kopał. Co? Nie, jak pan nie zwraca uwagi na niego, jest głuchy jak pień. To jak on dostał tę robotę? Cholerny podlizuch Piłata. Chwileczkę. Ilu już przeszło? Co? Ilu już przeszło? Co? Musi pan mówić głośniej. On jest głuchy jak pień, panie. Ilu już przeszło? O rany. Naliczyłem 96, panie. Takie bezsensowne marnowanie ludzkiego życia, no nie? Nie, panie. Dla tych drani krzyżowanie to łaska. Łaska? To przecież paskudna rzecz. Paskudne jest coś, co właśnie wymyśliłem, panie. Tak. Ukrzyżowanie? Czy mogę tu z kimś porozmawiać? Wiem, jak ciągnąć, jeśli ty też obciągniesz. Co? Niech pan nie zwraca uwagi. On jest głuchy jak pień. Jak więc dostał tu pracę? Cholerny Lizus Piłata. Ave Caesar! Tylko jeden przeżył, ser. Łódźcie go na podłogę. Przepraszam, łódźcie go na podłogę. A ty, jak się zowiesz? Jak się zowiesz, Żydzie? Brian, co? Brian? Nie Brian, Brian. Mały łotrzyk ma wielkiego ducha. Przepraszam? Ducha? A tak, co? Duch to bardzo ważna łacz. Było 11, co? A więc... oczekujecie śmiełć? Przepraszam? Uderz go, setniku, ale mocno. I rzucić go na podłogę? Co? Rzucić na podłogę? Tak, tak, oczywiście, łucić na podłogę. A to łaz, żydowski łotrzyku. Ja nie jestem Żydem, tylko Rzymianinem. Łymianinem? Nie, nie, Rzymianinem. Twój ojciec był Łymianinem? Kim on był? Był setnikiem w jerozolimskim garnizonie. Naprawdę? A jak się nazywał? Nodius Maximus. Setniku, czy znasz kogoś o tym nazwisku w garnizonie? Nie, sir. Mówisz bardzo pewnie. Czy sprawdziłeś? Nie, uważam, że to był żart, sir. Tak jak Cycus Zwisus albo Kutas Wielgus. A co jest śmiesznego w Kutasie Wielgusie? To zabawne nazwisko, sir.
Mam przyjaciela w Łymie o nazwisku Kutas Wielgus. Cisza! Co za bezczelność. Jeśli będziesz dalej tak się zachował, szybko znajdziesz się w szkole dla gladiatorów. Czy mam już odejść? Poczekamy, aż Kutas Wielgus o tym usłyszy. Zabłać go! Stłarze! Ależ... Nie, chcę, żeby za tydzień walczył z dzikimi zwierzętami. Tak jest, co? Niech żyje Cezar. Niech żyje. Tylko jeden przeżył. Zrzućcie go na podłogę. Słucham? Zrzućcie go na podłogę. Jak się nazywasz, Zydzie? Brian, proszę pana. Brat Jan? Nie, nie, Brian. Mały Selma się stawia. Mały co ma? Stawia się. O tak, panie. Odważnych. Bywa nie dużo. Około 11. A więc? Zrobiłeś przestępstwo. I co zrobiłem? Walnij go, centurionie, bardzo mocno. Mam go rzucić na podłogę? Co? Rzucić go znowu na podłogę? O tak, zrzuć go na podłogę, bardzo proszę. A teraz? Ty żydowski scuze? Nie jestem Żydem, tylko Rzymianinem. Rzymianinem? Nie, nie, Rzymianinem. Twój ojciec był Rzymianinem? Kto to taki? Był centurionem garnizonu w Jerozolimie, panie. Naprawdę? Jak się nazywał? Jebus Maximus. Centurionie, masz kogoś takiego w garnizonie? Nie, panie. Skąd ta pewność? Już może sprawdzałeś? Nie, ale to jakiś kawał. Jak Cycus z Visus albo Wielga Skutas. Dlaczego tak cię smiesy Wielga Skutas? Bo to zabawne nazwisko, panie. Mam wielkiego przyjaciela w Rzymie. Nazywa się Wielga Skutas. Cisza! Co za bezczelność? Szybko wlądujesz w szkole dla gladiatorów, jeśli będziesz się tak zachowywać. Mogę już iść, proszę pana? Poczekaj, aż Wielga Skutas za tym usłyszy. Dobrze. Zabrać go. Ależ... Nie, chcę, aby walczył z królikami i zwierzętami w przyszłym tygodniu. Tak jest. Chodź.